Witam. Tym razem kilka słów na temat zasad gry w tenisa stołowego. Zacznijmy od gry 1 na 1. Zazwyczaj gra się do 11 punktów, z czego przewaga punktowa musi być 2 punktami. Przykładowo, jeżeli mój przeciwnik ma 11 punktów już, ja mam 10, gra jeszcze toczy się dalej, aż mój przeciwnik będzie miał 2 punkty przewagi nade mną. Inaczej, jeżeli ja zdobędę punkt tym razem, będzie 11-11, czyli stan, gra toczy się dalej, aż któryś z zawodników będzie miał przewagę dwupunktową. Można grać, co jest najczęściej stosowane, do 11, czyli po 2 serwisy, ja serwisy wykonuję 2, następnie 2 mój przeciwnik i tak aż ktoś zdobędzie przewagę dwupunktową do punktów 11 wyjściowo lub do 21, z czego po 5 serwisów wtedy się wykonuje. Gra w tenisa stołowego, wiadomo, każdy zawodnik ma za zadanie uderzyć rakietką piłkę, ewentualnie ręką do nadgarstka, aby piłka przeszła na stronę przeciwnika. Przy serwisach piłka nie może dotykać siatki, gdyż będzie wtedy net. Należy powtórzyć piłkę. Przy punktach i zliczaniu w tenisie stołowym wszystko jest, myślę, że oczywiste, gdyż no nie ma praktycznie sytuacji, które są niejasne. Czyli wiadomo, jeżeli piłka uderzy w blat przeciwnika, punkt, a przeciwnik jej nie odbierze, punkt zdobywamy my. Jeżeli tak samo wykona przeciwnik dla nas, my jej nie odbierzemy, punkt zdobywa przeciwnik. Tutaj może mieć tylko zastosowanie specjalne jakieś sytuacje, czyli jeżeli piłka uderzy w bok stołu, od spodu stołu, wtedy punkt liczy się jako stracony dla nas, jeżeli my uderzymy tak piłkę, gdyż piłka musi opaść na powierzchnię stołu od góry. W zasadzie o zasadach gry w tenisa stołowego można powiedzieć tyle, to nie są skomplikowane zasady, jeżeli jednak ktoś chce poznać dokładniej całe regulaminy, może przeczytać wytyczne ITF-u lub ewentualnie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Gra jest prosta, nie wymaga dużo wiedzy. Wiadomo, są różne sytuacje, które wymagają większej znajomości przepisów. Jednakże do zwykłej gry, nawet na niskich zawodach, a ewentualnie gry takiej dla rekreacji, nie musimy znać więcej przepisów niż takie, jakie były przedstawione w tych poprzednich filmikach. Dziękuję za uwagę.